się nazywam Ania i jestem w Greenpeace od 5 lat i zajmuję się właśnie komunikacją z darczyńcami, ale też czasami właśnie pomagam przy komunikacji z cyberaktywistami i ogólnie też rzecznikom czasami zdarza mi się pomagać. No to zaczynamy w takim razie. Zacznijmy od tego magicznego słowa cyberaktywista. Kto może powiedzieć, co to jest cyberaktywista? Jakieś pomysły, nie wiem, jakiś robocik, co to w ogóle jest ten cyberaktywista? Kto dużo lajkuje. Ktoś, kto dużo lajkuje. Aha. Wysyła maile, okej. Okay. Jeszcze jakieś inne pomysły? Piszę koncie na fejsie. Piszę koncie na fejsie. Okej. Dobra. Co najmniej dwa razy w roku, co? Która co najmniej dwa razy w roku, co? Jeszcze raz? Odpowiada na mailowe akcje. Okej. Super. Dokładnie. W sensie my na przykład w Greenpeace też już tą grupę definiujemy jako te osoby, które odpowiadają na nasze maile, tak? Jeżeli prosimy ich o podpisanie petycji, to oni to robią. Natomiast grupę Facebookowiczów, tych, którzy śledzą nas na Facebooku, co prawda, ona się pokrywa częściowo z tymi cyberaktywistami, ale to jest troszeczkę inna grupa. To nie jest równoznaczne, że jeżeli ktoś jest w tej grupie, która odpowiada na nasze maile, to jest też na Facebooku. Także to jest to rozróżnienie. No i darczyńcy. Jeśli chodzi o darczyńców, to będziemy mówić o darczyńcach indywidualnych. Greenpeace to jest taka organizacja, która jest wspierana tylko przez osoby prywatne. To pewnie nam trochę utrudnia fundraising czasami, no ale z drugiej strony jest to też dla nas ułatwienie, bo możemy robić to, co chcemy i nie bać się, że na przykład jakaś firma czy jakieś tam, nie wiem, nie da nam pieniędzy albo że jakieś granty będą cofnięte dla nas. Także mamy tą dosyć dobrą sytuację, że mamy darczyńców. W Polsce jest ich około 15 tysięcy. To są regularni darczyńcy, którzy co miesiąc przekazują nam jakąś tam dotację. Nie są to duże dotacje, natomiast jeżeli się wszystko razem pozbiera, to wychodzi całkiem sensownie i da się jakoś tak. Tak, jeśli chodzi o. Tak, to jest pojęcie, które wydaje mi się, że ogólnie w różnych organizacjach jest różnie nazywana ta grupa. Na przykład u nas się to nazywa cyberaktywiści. Wiem, że na przykład w innych krajach się nazywa na przykład e-aktywist czy internet aktywist. Także my ich tak w ten sposób nazywamy. I to też jest trochę tak, że ta grupa, ona nam się wyłoniła zanim jeszcze był Facebook. Także zanim był taki bardzo, powiedzmy sobie, popularny, także stąd właśnie jest ta definicja. Zresztą też jeśli chodzi o to, jakby jak działają ludzie na Facebooku, jak właśnie odpowiadają na maile, to zauważyliśmy, że jeśli chodzi o na przykład podpisy pod jakimiś petycjami, dużo lepiej przynajmniej dla nas działają maile. Ponieważ mail jest taką bezpośrednią prośbą do jednej osoby, jedna osoba pisze do drugiej i bezpośrednio prosi o jakieś działanie, natomiast Facebook działa trochę też tak, że czasami jak się wstawi tam jakiś ładny obrazek, to ludzie zlajkują, nie czytając nawet co jest tam powiedzmy napisane, także dlatego jakby my zawężamy tą grupę cyberaktywistów do tych osób, które po prostu odpowiadają na nasze maile i się tam udzielają i robią to, o co ich tam prosimy. Jak najmniejszą, czy... Średnia to jest około 30 zł w tym momencie. Czyli jest dosyć duża grupa, która daje na przykład 15 zł, no ale są też jakieś tam pojedyncze osoby, które dają na przykład 100 zł, bo tak w ten sposób jakby chcą dawać. I stąd jest ta średnia, także ta średnia wcale nie znaczy, że dostajemy jakoś tak, jakby podzielić to wszystko na wszystkich tych wolontariuszy, znaczy darczyńców, że tak jest dobrze. No i też... Ja tylko krótkie pytanie, czy to działa na zasadzie polecenia zapłaty? Tak, to działa na zasadzie polecenia zapłaty. Także to jest, mamy formularz, w którym oni mogą sami, te osoby, które wypełniają te formularze, przyszli darczyńcy, tak, oni mogą sami jakby zakreślić tam, jaką chcą kwotę nas wspierać. A później próbujecie czasami podwyższać? Tak, jak najbardziej. Tak. A jak to się robi? My to robimy... Co to jest?
Tak, właśnie my to robimy w ten sposób, że co roku prowadzimy projekt telemarketingowy, w sensie z agencją. Dlaczego telemarketingowy? Dlatego, że jeżeli podwyższamy kwotę, to musimy mieć albo podpisaną umowę, bo takie jest prawo bankowe w Polsce, albo musimy mieć to nagranie jako umowę, jakby jako taki dowód, że coś takiego się stało. To jest potrzebne po prostu bankom, żeby mogły podwyższyć tę kwotę dotacji. Także, także w ten sposób to robimy, że po prostu do nich dzwonimy i jakby w zależności od tego, jakie są potrzeby kampanii, na daną kampanię ich prosimy o to, żeby zwiększyli swoją kwotę dotacji. No i jakby jest jakaś tam grupa, która się zawsze zgadza. Na przykład, nie wiem, w zeszłym roku to było około 400 osób. Także to wyszło nam dosyć dobrze. Ale to znaczy, że macie szczegółowe informacje, na przykład numery telefonu dotyczące wszystkich darczyńców? Jeszcze tak, ponieważ w tym momencie mówię o darczyńcach regularnych, czyli tych, którzy właśnie podpisali nam polecenie zapłaty. Jest tak, że na naszym formularzu są też dane właśnie kontaktowe, czyli adres e-mail, adres do korespondencji i właśnie numer telefonu. I no my możemy dzwonić, wiadomo, tylko do tych, którzy nam podają ten numer telefonu. Natomiast numer telefonu ogólnie z mojego doświadczenia jest dosyć ważną daną, tak? Bo na przykład też robimy coś takiego, że wysyłamy SMS-y naszym darczyńcom, co jest też dosyć fajne, jeśli na przykład robimy jakieś wydarzenie, to możemy ich po prostu SMS-em, im przypomnieć na przykład SMS-em o tym wydarzeniu, żeby się pojawił. Czy na przykład w ten sposób jakoś jeszcze dodatkowo zaangażować. Ja zrozumiałam, że firma marketingowa dzwoni do każdego z tych darczyńców, żeby ich poprosić o podwyższenie dotacji. Ustawiamy sobie jakąś bazę, tak, segmentujemy ją na zasadzie tego, ile mają wpłat, w sensie ile mają wpłat, jak często jakby udaje nam się pobierać, a no bo to jest też jedna ważna rzecz, że to, że mamy darczyńców, powiedzmy sobie, którzy wpłacają nam co miesiąc, jakby zadeklarowali się, że będą nam wpłacać co miesiąc, to wcale nie znaczy, że co miesiąc mają te pieniądze na koncie. Także jakby jeżeli chodzi o ten projekt marketingowy, w którym prosimy jakby o zwiększenie kwoty, to wybieramy te osoby, które no, dosyć często mają te pieniądze. W sensie nie ma sensu prosić kogoś, kto ich nie ma, no bo to po prostu będzie strata pieniędzy dla nas, tak? Bo wiadomo, że agencji marketingowej też musimy za to zapłacić. Choć pewnie gdybyśmy robili to in-house, to byłoby dużo, dużo droższe. Także tak. I ogólnie jeśli chodzi o te projekty te marketingowe, tutaj bardzo polecam, żeby robić to właśnie, żeby to outsourcować, żeby robić to z jakimiś zewnętrznymi firmami. Tutaj bardzo ważne jest to, przynajmniej dla mnie było bardzo ważne przy wyborze tej agencji, żeby zobaczyć, w jaki sposób są traktowani te marketerzy, no bo wiadomo, jest to taka praca, różnie bardzo to wygląda. I po prostu my akurat wybraliśmy taką agencję, która no po pierwsze miała, znaczy nie miała jakiegoś dużego doświadczenia, ale widać było, że ludzie tam siedzą dosyć długo, był też różny wiek tych osób. Jeżeli mamy agencję, w której powiedzmy sobie widzimy, że cała sala jest pełna studentów, którzy pewnie zaraz rzucą tą pracę i wezmą sobie jakąś lepszą, no to znaczy, że no może nie jest to najlepsze. Natomiast jeżeli mamy agencję, w której są też osoby, nie wiem, na przykład po 50 i one tam pracują, to znaczy, że jest tam trochę lepiej. To znaczy, że można tam pracować po prostu i traktować to jako taką pracę długofalowo. Na przykład w naszej agencji jest tak, że ludzie pracują tam i po 5 lat i dłużej, także to jest dosyć ważna wytyczna, żeby po prostu mieć pewność, że osoby, które będą do nas dzwonić, nie odbębniają tego od tak po prostu, tylko że jest to ich praca i są specjalistami w tym i wiedzą, jak to robić. Mhm. Często pytacie ludzi, jeśli chodzi o upgrade? Do tej pory było tak, że raz jakby ich prosiliśmy o to. Natomiast będziemy teraz testować proszenie tych na przykład osób, które były 2 lata temu proszone. Bo jest też trochę tak, że jakby nasi to polecenie zapłaty, jakby to pozyskiwanie darczyńców u nas wygląda w ten sposób, że mamy fundraiserów na ulicy. Takie osoby w takich, nie wiem, może widzieliście, w takich zielonych ubrankach i one tam mają takie formularze właśnie, no i tam zaczepiają ludzi i proszą o jakąś dotację. Na pewno za pierwszym razem łatwiej jest kogoś poprosić o niższą dotację niż o wyższą. W sensie, że gdyby zaczepiali ludzi i prosili ich od razu, nie wiem, na przykład o 100 zł, no to prawdopodobnie ich wyniki dużo byłyby gorsze, a oni też mają jakby te swoje wynagrodzenie zależne od tego, ile będą mieli tych darczyńców. Także dlatego w ten sposób to wygląda. No właśnie, no i później po prostu możemy ich zwiększyć. Często jest tak, że po prostu prosimy o zbyt mało pieniędzy.
sensie, że my prosimy o jakąś tam kwotę, bo nam się wydaje, że to będzie tak w miarę w porządku, jak poprosimy o tą kwotę. Natomiast dla niektórych to nie ma problemu, żeby dać więcej. Także takie programy właśnie jak te marketingowe upgrade pozwalają zwiększyć jakby ten przychód. Ale jednak robicie to do jakiejś konkretnej akcji, tak? Bo Anneska na przykład dzwoni do mnie raz na jakiś czas, żeby mnie zechciała podwyższyć. I moja refleksja na tym jest taka, że nie cofnę tego, w sensie, no bo już się zgodziłam. Nie mam nic przeciwko Anneska, chciałam mieć kontrolę. Ale też nie podwyższę, no bo mam jeszcze inne cele, które sobie tam wyznaczyłam. A też nie mam powodu. Nie dają mi takiego powodu, żebym ja podwyższyła, oprócz tego, żeby chcieli. Tak. Dlatego pytam, nie, bo mi się wydaje, że to jest ważne, że na przykład tak. Do jakiejś akcji, to jest inna motywacja. Fajnie, że o tym powiedziałaś właśnie, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli poprosimy ludzi o pieniądze, jest dużo większa szansa, że dadzą nam te pieniądze, jeżeli poprosimy ich o danie ich na jakiś konkretny cel. I jeżeli oczywiście poprosimy ich o te pieniądze na ten konkretny cel, to później jesteśmy zobowiązani, żeby im dalej jakby pokazywać, jak te pieniądze wpłynęły na rozwój jakby danej kampanii czy jakiejś rzeczy. Także no, możemy, jakby dużo lepiej będzie się zbierało pieniądze na coś konkretnego. Natomiast musimy też bardzo uważać to z tym, co obiecujemy, tak? Nie możemy obiecywać czegoś, co nie jesteśmy pewni, że się stanie, bo wtedy będziemy po prostu niewiarygodni. A akurat dla organizacji pożytku jakby publicznego, organizacji pozarządowych, ta wiarygodność jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Przynajmniej nie wiem, dla nas w Greenpeace mamy dosyć dużo, powiedzmy sobie, takich, nie wiem, może wrogów, no powiedzmy, że wrogów, tak, niezbyt przychylnych instytucji, także wiadomo, że jeżeli my się z czymś podkopiemy, to będzie nam bardzo, bardzo szeroko wszędzie opisywane i bardzo często wypominane, także w ten sposób. Także zdecydowanie konkretny cel, to działa dużo, dużo lepiej. No dobra, to zaczniemy od takiej podstawy, mamy dużo osób od komunikacji. No dobra, to co to jest ta komunikacja? Na czym ona polega? Czy na przykład komunikacja różni się od informacji? Co to jest komunikacja? Na czym ona polega? Ktoś? Proces. Proces dwustronny, dokładnie. Jest zawsze tak, że mamy jakiegoś nadawcę, ktoś wysyła jakiś komunikat, no i jest odbiorca, który może w różny sposób bardzo zinterpretować ten komunikat. Możemy używać różnych kanałów, żeby się komunikować i możemy bardzo różnie sprecyzować naszą wiadomość. Dodatkowo, nawet jeżeli użyjemy fajnego kanału i bardzo ładnie się postaramy sprecyzować naszą wiadomość, mogą pojawić się po drodze zakłócenia. I no dobra, no, co się może zdarzyć, że na przykład nasz komunikat nie zostanie dobrze odczytany, że ktoś go zupełnie inaczej na przykład zinterpretuje. Mieliście kiedyś taką sytuację, że na przykład wysłaliście jakiś komunikat, a zostało to totalnie przekręcone? I jakieś wnioski, co się wtedy mogło stać? Dlaczego tak się stało? Bogowie manipulują naszymi informacjami. Bogowie. No. To bywa też, że mój komunikat nie był wystarczająco precyzyjnie sformułowany. Język. Mieliśmy się na stację, mówiłyśmy to wczoraj z Kasią. Dostaliśmy grant z Batorego i myślę, że duży wkład w to miało sformułowanie naszego wniosku i sam tytuł grantu audyt, co bardzo dobrze podziałało na komisję oceniającą. Ale to samo słowo w odniesieniu do klinik leczenia płodności, które będziemy oddawać, będzie było paraliżująco. Uważają, że będziemy mieli sprawdzać rachunki. No i to jest pokazanie boczności tej samej frazy czy komunikatu, jak różnie może działać na różne grupy i też jak bardzo uważnie trzeba dobierać komunikaty w zależności od grupy. Od grupy, dokładnie. To jest bardzo, bardzo ważne. Dobra. To lecimy dalej. Dobra. To już o barierach trochę powiedzieliśmy. Ja wypisałam tutaj cztery. Jedna to są właśnie te różnice językowe, o których było mówione, że zdecydowanie my mamy też ten problem w Greenpeace. Na przykład mamy jakąś konferencję prasową, czy na przykład mamy naszego kampaniera w mediach i on zaczyna opowiadać o swojej kampanii. Ale ponieważ to jest kampanier, który na co dzień siedzi w jakichś różnych raportach, dokumentach,
ustawach, to gdy zaczyna mówić przez kamerę, to zaczyna używać podobnego języka jak w tych ustawach, raportach i efekt jest taki, że nie jest do końca zrozumiały ten komunikat. Dobra, negatywne reakcje emocjonalne. I tu właśnie też mówiliście o tym audycie, tak, że no jakby słowo jest tylko słowem, natomiast jeżeli już tym organizacjom się jakby bardzo negatywnie skojarzyło, no to już dla nich ten komunikat jest zagrażający, a nie po prostu taki, jak miał być. Niedostosowanie do schematów poznawczych odbiorcy. Dobra, i teraz co to są te schematy te schematy to jest taki podstawowy jakby element wiedzy o świecie, czyli w trakcie życia my jakby napotykamy różne sytuacje i w oparciu o to, co się stało, jakie mechanizmy wtedy zadziałały, kiedy coś tam się stało, to później sobie tam myślimy, że jeżeli się stanie coś jeszcze innego, to pewnie będzie podobnie jak poprzednim razem. To jest jakiś taki, to jakby to jest bardzo zależne od naszego doświadczenia. No to też może być ten przykład z audytem, tak? Bo jeżeli wcześniejsze audyty dla tych organizacji nie były zbyt dobre, to też im się już kojarzy to nie najlepiej. Dobra, no i przeciążenie informacyjne. Czasami, i to też jest na przykład problem, który mamy w Greenpeace, że czasami jest tak, że jakby bardzo się cieszymy, że ktoś przyszedł do nas, jakiś dziennikarz, i ta kampania, którą prowadzimy, jest taka ważna, że chcemy po prostu wszystko o niej powiedzieć, wszystko, żeby wszyscy już zrozumieli. Efekt jest taki, że mamy jakiś po prostu natłok informacji w bardzo krótkim czasie, na przykład 3 minuty, w którym to czasie opowiadamy o energii węglowej, o energii jądrowej, o czymś tam jeszcze, o zależnościach jakichś energetycznych od Rosji i tak dalej. I efekt jest też taki, że no, i później na przykład pojawia się informacja, że Greenpeace znowu wysyło się na komin, bo nikt nie zrozumiał tam tego komunikatu. Że Greenpeace znowu wszedł na komin. Także no, to jest takie zagrożenie, także że nie możemy też za dużo tych informacji na raz dawać. No dobra, to teraz będą takie przykłady i będziecie zgadywać, co to takiego jest, jaka to bariera. No dobra. Węgiel zabija. Zanieczyszczenia z kominów Polskiej Grupy Energetycznej powodują nawet 2000 przedwczesnych zgonów rocznie. Powiedz stop truciu przez PGE. Jak sądzicie, czy taki komunikat jest bardzo motywujący, żeby tutaj jakoś zadziałać? Jaki w ogóle będzie wpływ tego, że powiemy stop truciu przez PGE? Nie lepiej spersonalizować, czyli pokazać skutki dla jednej konkretnej osoby. Mhm. Dokładnie, lepiej pokazać skutki dla jednej osoby. Poza tym, słuchajcie, też popatrzcie na to, że na to w ogóle zdanie, węgiel, na to hasło, węgiel zabija. W sensie, no fajnie, że jakby, że tam Greenpeace nam to powiedział, ale gdzie się nie obrócę, tam są kominy. To ja chyba tak nie do końca chcę to wierzyć, bo ja tak nie czuję, żebym miała na to za duży wpływ. Także, no tam może zabija, ale nie wszystkich, nie mnie. I ja tam nic z tym nie będę robić, bo to nie jest moja sprawa. Czyli tutaj mamy właśnie te negatywne też i negatywne właśnie reakcje emocjonalne. No i też to, że właśnie nie jest to sprecyzowany komunikat do jednej osoby, tylko do całego ogółu. Jak myślicie, co może być tutaj? To jest w ogóle, zaraz może rzucę w jedną i drugą stronę. To jest bardzo, bardzo stary poradnik, poradnik konsumencki, który to poradnik możecie sobie wziąć na zakupy i zobaczyć, jakie ryby możecie jeść, jakie nie. I to jest pierwsza strona tego poradnika, która jakże bardzo zachęca do tego, żeby przeczytać następne. A to jest kwestia edycji, Jakuba. No tak, to jest... Zajmowo mi dłuższe teksty, tylko trzeba je dobrze wyedytować, bo nam zrobić typografię tekstu. Dokładnie, ale tutaj mamy jakby w tym tekście też, znaczy możecie go w ogóle przeczytać sobie o przemysłowych flotach, coś tam o zmniejszaniu się tych zasobów ryb. Nawet jest o ONZ-cie, jest coś. Jest dużo, dużo bardzo informacji. Przerzucamy dalej? Czy dobra. I co tutaj mamy? Które,
które, nie, nie, no w sensie tutaj chodzi mi raczej o sytuację niż o to, co to Ray napisał. Chodzi raczej o tą sytuację z tą babą, no jakie ona bariery napotkała jakby. Chociaż się chyba nimi specjalnie jakoś nie przejęła. Bo i tak jakoś przeżywała to muszę na swój sposób. Dobra, dalej. Okej, okay. Tu mamy przedszkole i pani mówi, to najsilniejszy spadek z indeksu ZEW od kwietnia 2013 roku i zarazem piąty spadek z rzędu. Zgadza się. Zgadza się, dobra. No dobra, a czym musiałby się różnić taki komunikat do jednej osoby? Mówiliśmy, że fajnie jest personalizować do jednej osoby, bo wtedy od razu jakby ta osoba czuje się bardziej jakby zaangażowana, że coś musi rzeczywiście coś zrobić. A czym do wielu osób? Co zrobić, jeżeli musimy się skomunikować nie z jedną, ale z jakąś całą grupą po prostu? Jak ten komunikat sformułować? Jakieś pomysły? Dużo różnych końcówek. Bardzo interesujący pomysł. Okej. Okay. Dobra, to tak dam taką małą podpowiedź. To są wszystko komunikaty, które są skierowane do masy tak naprawdę. Jest coś, co w nich, nie wiem, przynajmniej mnie uderza, ale może nie wszystkich, ale nie wiem, czy coś nam się, wam się, że to teraz... No niektóre tak, no niektóre jest tak, ale są jakby tak... Są do wielu, ale jakby do jednego. Ale jedne, dobra, to są ale do wielu. O to mi chodziło, składniowe personalizowanie. Tak, składniowe personalizowanie. Mam jeszcze jedno pytanie, że jak wysyłacie maile do darczyńców, w których macie kilkanaście tysięcy, to robicie copy and clay, czy jakoś przynajmniej robicie, używacie imienia? Znaczy, bo moje doświadczenie jest takie, że copy and clay jest kompletnie... nieskuteczne. Mhm. Ale jak rozumiem, personalizowanie tych maili to jest duża praca. Niekoniecznie wcale, bo my używamy programów do wysyłania masowo maili. I są to programy, które pozwalają na to, że jeżeli zaciągniesz bazę, to możesz też zaciągnąć na przykład imię i możesz też zaciągnąć, nie wiem, my to nazywamy zaczyn, czyli drogi, droga. I możesz też zaciągnąć wołacz, czyli nie wiem, Aniu, Dario i tak dalej. I to pozwala nam dosyć dobrze personalizować z tym, że możemy to zrobić tylko dla darczyńców, tak? Bo mamy ich wszystkie dane, tak jak mówiłam wam o tych formularzach, to tam te wszystkie dane są. Natomiast, znaczy wołacze sobie sami dodajemy, nie każemy im wpisywać, jakie są wołacze od ich imion. To było trochę kiepskie. Ale jeżeli chodzi na przykład o cyberaktywistów, czyli tych ludzi, którzy nam podpisują petycje, to już wcale nie jest tak dobrze, bo jeśli chodzi o cyberaktywistów, Greenpeace ma w tym momencie około 100 tysięcy cyberaktywistów. Znaczy, baza od dawna nie była czyszczona, czyli że nie czyściliśmy z tych osób, które nie odpowiadają nam na maile, ale to się już zaczyna dziać. I w tym momencie nie mamy do nich imion i nazwisk. Jak rozwiązaliśmy ten problem? No bo rzeczywiście no, kiepsko jest zaangażować kogoś w jakąś konkretną kampanię, jeśli nawet nie wiemy, jak się nazywa. I czasami te maile też jakby na to nie wskazują. Nie wiem, na przykład miałam taką panią, która miała maila, który się zaczynał od Jadzia lubi banany. Drogi Jadzia lubi banany. Nie do końca, więc tak, więc tutaj na przykład dobrym rozwiązaniem jest, jeżeli macie grupę jakichś tam cyberaktywistów i nie wiecie do końca, jak się nazywają, ale chcielibyście to wiedzieć, jest stworzenie jakiejś petycji i poproszenie ich w tej petycji, żeby podali swoje imię i nazwisko i podpisali się tam pod czymś, tak? Czyli jeżeli oni już podają swoje imię i nazwisko, to wy już macie to dane, tak naprawdę. I możecie im dalej, i szczególnie jeżeli macie petycję, to możecie im dalej kierować te jakby informacje na temat tych konkretnych kampanii, które wsparli, właśnie do nich. Czyli możecie już selekcjonować tą grupę. Jeżeli mam na przykład osoby, które się podpisały pod petycją na rzecz, nie wiem, powiedzmy Puszczy Białowieskiej, to jeśli mamy kolejne informacje dla nich, czy jakieś kolejne petycje do podpisania, no to nie będziemy wysyłać do ogółu może ludzi, którzy się nie interesują, tylko właśnie do tych, którzy się interesują Puszczą Białowieską. Także to bardzo później ułatwia tą komunikację. I to bardzo przyspiesza, bo ja właśnie sprawdzałam, jak to działa u was, jak była ta sprawa Arktyki. Tak. I rzeczywiście to działa szybko. Znaczy jest petycja, podpisałam, natomiast dostałam odpowiedź, dziękuję ci bardzo, że wsparłaś, spersonalizowaną w twoim imieniu.
Tak. Tam pewnie tak nic nie zrobione, żeby połacza nie trzeba. Żeby nie było tak. No bo że musiałoby to za szybko się to musiałoby chyba odbyć. Tak, to też zależy od tego, jak mamy zaprogramowane. Ale rzeczywiście to jest strasznie fajne, bo się czuje i konkretna osoba się podpisała, nie zespół. Tak mi się przynajmniej tak wydaje, że jakby ja specjalnie to bardzo oczywiście mnie przejmowała ta sprawa, ale przyznam, że głównym powodem było, że chciałam zobaczyć, jak zarządzacie. I później rzeczywiście dostałam kolejne rzeczy, jak się coś działo w związku z tym. Jakby jest to fajne. Fajne. Działa. Jeśli chodzi właśnie o te maile, które jakby są, że od razu dostajesz odpowiedź, to też jest kwestia właśnie tych programów mailingowych. One też mają często, nie wszystkie, ale niektóre z nich mają taką opcję właśnie, że można ustawić taką automatyczną odpowiedź lub też można zrobić drugą stronę, czyli zaprogramować to po prostu przy jakby formularzu do wpisywania tej petycji, żeby te maile się automatycznie wysyłały. Także to... Mam jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób informujecie media o swoich wydarzeniach? Mamy rzeczników prasowych, którzy się tym zajmują. I oni po prostu odzywają się konkretnie do ludzi, których znacie i których wiecie, że są zainteresowani danym tematem. Oni mają swoją bazę jakby dziennikarzy, którą tam przez lata jakby zdobywali i się do nich wtedy odzywają. No poza tym też na pewno zawsze jest też komunikat wysyłany do PAP-u, tak? Jeżeli coś się dzieje, to często też jakby dziennikarze sami się zgłaszają. Także to wtedy jest... Jak już zbierzecie przez petycję dane, łączycie się z imieniem i nazwiskiem, a jeszcze pewnie... Czy w pewnym momencie już łączycie też te dane z danymi, które macie z zbiórek? I jeżeli tak, to jak głęboko idziecie w tym, jakie dane zbieracie o dane osobach? Dane zbiórek, jeszcze raz. Dane zbiórek, czyli osób, które płacą od darczyńców. Czy łączycie te dane ze sobą? Czy łączymy te dane ze sobą? W sensie filtrujemy je trochę, żeby na przykład, bo jest też tak, że nie wszystkie wiadomości, które idą do cyberaktywistów, idą do darczyńców, a jak się możecie domyśleć, ta grupa się też trochę nakłada, tak? Częściowo część naszych darczyńców jest także cyberaktywistami. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli mamy jakąś sprawę, która jest taka, że my do końca nie jesteśmy pewni, jak ludzie zareagują, bo na przykład jest to coś, nie, na przykład węgiel zabija, tak. Jest to coś takiego, że nie jest to do końca miłe, trochę może pokazywać, że jest jakiś ogromny problem i tak jakoś trudno będzie sobie z nim poradzić, to wtedy na przykład takich informacji nie wysyłam do wszystkich darczyńców. Także wtedy po prostu ja filtruję ich. Jak dokonuje się tego filtrowania? Jakie pytania sobie zadajecie? Znaczy mamy zawsze oznaczone, mamy ten program mailingowy i mamy tam pole darczyńca, tak, nie. I na podstawie tego, jeżeli jest informacja, która, znaczy bo ja jestem osobą, która się zajmuje darczyńcami, także to ja decyduję, czy to coś, jakaś informacja do nich pójdzie, czy też nie. Więc jeżeli ja stwierdzę, że no nie jest to do końca informacja, którą jakby powiedzmy ja im chciałabym przekazać, szczególnie jeżeli na przykład nie jest spójna z tym, co dostali we wcześniejszych informacjach, tak? Bo na przykład oni wpisują się, zauważcie, też na ulicach, tak? I to jest tak, że to, że oni się wpisują w ogóle, to jest głównie zasługa tych fundraiserów, ich energii, tego, o czym im opowiadali, też zależy o jakiej kampanii. Czasami też mamy ludzi, którzy konkretnie chcą wspierać tylko jedną kampanię, a nie chcą jakichś tam innych, więc wtedy też nie ma sensu do nich tego wysyłać, te informacje. Znaczy do jakiej kampanii ludzie Też częściowo tak, częściowo a tak. A wysokość płat też macie adresy wpisane w tym samym miejscu? Mhm, mamy. Znaczy, a jeżeli nie mamy, to po prostu zaciągamy sobie taką bazę, bo jakby mamy, bo są różne rodzaje jakby, tak? Niektóre organizacje czy firmy, chyba głównie firmy, mają takie zwane CRM-y, czyli to są takie programy, które, dzięki którym możecie budować całą komunikację, bo tam macie wszystkie dane i tam możecie z tego wysyłać SMS-y, maile, coś tam jeszcze i wszystko się ładnie robi, szybko i przyjemnie. Natomiast my mamy tak, że my jesteśmy globalną organizacją, i my trochę też możemy używać tego, co dostaliśmy, jakby, co na przykład globalna organizacja kupiła i postanowiła nam dać, tak? Więc mamy oddzielnie program do wysyłki maili, oddzielnie mamy bazę darczyńców taką jakby na komputerach, która wisi na serwerach i oddzielnie mamy na przykład program do wysyłania SMS-ów. Także to wygląda w ten sposób. A to są wasze własne programy, czy nie kupione? A jakie może? No, nie wiem, czy możecie wiedzieć. Chodzi o to, że jeśli chodzi na przykład o
o mailingi, no dobra, to mogę powiedzieć, może weźmy jakiegoś takiego międzynarodowego Silverpopa, teraz przeszliśmy na coś, co się nazywa Engaging Networks i to właśnie dosłownie na dniach przeszliśmy na to i trochę jesteśmy przerażeni, bo to znowu jest uczenie się tych zasad tego segmentowania ludzi, zaciągania, personalizowania od nowa w zupełnie innym systemie. Przez jakiś czas też używaliśmy GetResponse. To akurat jest polskie, w pozorom. I ogólnie jakby jak się wpisze w Google czy w jakiejś wyszukiwarce ogólnie właśnie program do wysyłki masowej maili, to można zobaczyć różne, tak? I warto po prostu też porównać sobie ich ofertę i zobaczyć, na ile one są dostosowane do waszych potrzeb. Bo na przykład przy tym polskim rozwiązaniu okazało się, że przy naszej ogromnej bazie był to program, który nie do końca dawał rady, tak? W sensie, że o ile ładnie się wysyłały mailingi, to bardzo ciężko się później robiło coś z tymi danymi, które dostawaliśmy z powrotem. Także, czy które zaciągaliśmy, też ciężko było je zaciągnąć, także to jest też to. A jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o mailingi i właśnie o to, do kogo je wysyłamy. My mamy taką zasadę, że jeżeli mamy mailing, to na dole mamy taki link, który można kliknąć, żeby zrezygnować z dalszych otrzymywania dalszych mailingów. I to jest, myślę, bardzo ważne, tak, żeby ludzie mieli ten wybór. Tak. Jeżeli na przykład ktoś, powiedzmy, nie zauważył tego linka i dzwoni do nas, że chce z tego zrezygnować, to też oczywiście nie ma żadnego problemu. To jest ważne, żebyśmy nie wysłali tych mailingów do osób, które po prostu nie chcą. Wykorzystują w jakiś sposób na swoje cele te dane, albo tylko przekazują innym podmiotom, nie. Czy one są... Nie, 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 nie. To też zawsze musicie zobaczyć w umowie, tak? To są jakby dane waszych ludzi, tak? I tylko jakby... No i jakby te firmy nie mają żadnego prawa, żeby cokolwiek z nimi robić. To samo jest przy projektach telemarketingowych i ogólnie jakichś takich zewnętrznych właśnie projektach z zewnętrznymi firmami. Nie ma mowy, żeby cokolwiek robić z tymi danymi. Mhm. A powiedziałaś, że czasami ludzie chcą dać na jakąś jedną konkretną kampanię, ale przecież wy tych funduszy zarysunku nie rozdzielacie, czyli tak wszystko pada do jednego worka, więc poza tym, że ktoś dostaje inne maile, to właśnie nie ma różnicy. To zależy, no też trochę zależy to od księgowości, tak? Jeżeli zaksięguje coś bardziej jakby w ten sposób, no to jest taka możliwość teoretycznie, także... Natomiast z drugiej strony, jeżeli dajesz na jakąś kampanię, no to wiadomo, że twoja kampania też będzie miała więcej pieniędzy, tak? Bo to jest ogół. Także to wygląda w ten sposób. Te pieniądze się bardzo są rozkładane na bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy i to po prostu jest kwestia już księgowania. Jeśli chodzi o te kampanie, no to wiadomo, że są jakieś fundusze. Natomiast to też jest ważne, bo my działamy na zasadzie jakichś budżetów, tak? Czyli powiedzmy, że jeżeli będziemy mieć mniej dotacji na jakąś kampanię, to później po prostu ten budżet w przyszłym roku na tą kampanię będzie mniejszy, tak? Także może mamy troszeczkę łatwiejszą sytuację, bo jesteśmy jakby globalną organizacją, więc jeżeli jest jakoś strasznie źle, to możemy po prostu się posiłkować z tymi funduszami z zewnątrz, tak? Bo Greenpeace ma darczyńców na całym świecie i jest dosyć ta sieć tam powiązana. Natomiast będziecie pod koniec jakby prezentacji ogólnie zobaczycie przykład kampanii, w której właśnie była taka sytuacja, że mieliśmy konkretną kampanię i były pieniądze zbierane właśnie na nią. I zobaczycie, jak to jakby wyszło, tak? A czy w dalszej części będziesz opowiadać o tym, w jaki sposób mówicie darczyńcom, co udało się zrobić za ich pieniądze? Także będzie. To jeszcze czy jeżeli już sprofilujecie i pewne komunikaty wybieracie do pewnej grupy, nie? To czy też przy wyborze komunikatu do jakichś grup dostosowujecie komunikat, w ogóle różnicujecie język komunikatu do różnych grup? Mhm. Myślę właśnie, że będziemy teraz to testować, znaczy było to robione już przy kampanii właśnie I Love Puszcza, przy kampanii na rzecz Puszczy Białowieskiej. Natomiast myślę, że to jest coś, co trzeba testować. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o tą komunikację, a to, co działa, szczególnie jeśli chodzi o mailingi, jest dużo rzeczy, które po prostu trzeba testować. I testy właśnie robimy w ten sposób, że jeżeli mam taki program, to możemy właśnie sobie zrobić test na przykład na 10% bazy i po tych 10% bazy widzimy, co lepiej zadziałało. Zawsze jakieś dwie opcje są do wyboru. No i później wybieramy tę opcję, która lepiej zadziałała i wysyłamy do całej reszty, więc i ogólnie jak tak jakby rozmawiam z ludźmi z nowych mediów, jakby w całej organizacji,
nie ma ogólnej zasady co do tego, co w tych mailingach działa, jeśli chodzi na przykład o wizualne aspekty, tak? To często trzeba po prostu testować. Albo tematy wiadomości. Także to są rzeczy, które bardzo, bardzo warto na pewno testować i mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, że to, że mamy jakieś założenia na temat jakiegoś sposobu komunikacji, wcale nie znaczy, że to będzie się jakoś tam super sprawdzało. Na przykład przykład jest taki, że a to zresztą później może powiem, że my się zwracamy do osób per ty. I wydawałoby się, że no mamy też w tej grupie jakieś tam osoby, nie wiem, po 60, po 70. I no mimo wszystko, jak ja sobie piszę maila do nich, to piszę per ty. I jakby gdy to zaczynaliśmy, no bo z drugiej strony język polski jest bardzo sztywny, tak? Pan, pani, czy mogłaby pani, to nie jest ten sam komunikat, co podpisz, twoje wsparcie jest ważne i tak dalej. Więc dlatego używamy tego komunikatu per ty. Natomiast jeśli chodzi o jakiś głos oburzenia, że tutaj przecież nie znamy się tak dobrze, a ty tutaj do mnie mówisz na ty, proszę do mnie mówić na pani, to ja w swojej jakby w ciągu tych 5 lat zajmowania się tercznicami miałam może 5 takich, takich zgłoszeń, z czego powiedzmy 4 osoby to były osoby przed 30, więc jakby tutaj nie ma tej zasady. Ale wtedy sobie zaznaczasz w tej swojej bazie, ja tak od podstawy, jak zarządzacie bazami, to jest w ogóle strasznie dużo roboty, ja nie jestem w stanie ogarnąć mojej jednej bazy mediów, która się non stop zmienia, ja ją non stop aktualizuję. Mamy też innych rzeczy, które robię, więc wtedy sobie klikasz, że po prostu ta osoba chce, żeby pisać pani i po prostu wysyłasz 10 maili oddzielnie, filtrujesz i wysyłasz pani, czy... Nie, ja akurat rozwiązałam to trochę inaczej, bo zaczęłam tłumaczyć, dlaczego to jest per ty, dlatego że to, że ktoś, a mogę to w sumie pokazać, to, że ktoś nam wpłaca, to sprawia, że tak naprawdę tworzy te kampanie też w pewien sposób. Ja tutaj nie mam tego, a zaraz będę miała na pendrive'ie. W sensie, że tak naprawdę ci ludzie realnie tworzą te kampanie, tak? Oni są częścią, dobra, coś pokażę, jak wygląda jakby struktura mniej więcej, na podstawie Greenpeace Polska. Coś tam. Jest, pyk. U nas wygląda to mniej więcej tak. Ta grupa organizacji to są darczyńcy. To takie czerwone to są wolontariusze. No i reszta to tam jest właśnie fundraiserzy, czyli ci, którzy pozyskują jakby na ulicach dotacje. No i to jeszcze jest biuro, które w ogóle jakoś chyba dziwnie... To jest jakby struktura, jakby kto tworzy tą organizację, tak? Mniej więcej tyle osób jakby to są darczyńcy. A reszta to są ci, którzy mamy wolontariuszy i jakby osoby pracujące w biurze. Czyli tak naprawdę to ci darczyńcy tworzą tę organizację. Tak, już 40 lat, jakby gdyby nie ci ludzie, te indywidualne osoby, które wpłacają te swoje miesięczne, czy jakieś tam roczne, czy półroczne, czy jak tam właśnie będą chcieli dotacje, to byśmy nic nie zrobili po prostu. To jest po prostu masa ludzi i oni, ja im to tłumaczę w ten sposób, że to oni jakby tworzą tą organizację. Że to bez nich byśmy nie istnieli. Dlaczego więc mamy do nich jakoś jakby rozmawiać z nimi jako pan, ktoś obcy, skoro to jest ktoś, kto tak naprawdę jest nam bardzo bliski, bo dzięki niemu istniejemy. Także ja to w ten sposób rozwiązałam i później już nie miałam jakoś z nimi problemów dalszych, także to jest... To jest za przełożenie na ten prostokąt, no bo koło to jest to... To jest ten taki... To jest, ten prostokąt to jest to tutaj taki. Tak. No i jakby nie, to jest ogólnie, to się przekłada na Greenpeace Polska, natomiast to się też przekłada na wszystkie inne Greenpeace'y. Bo wbrew pozorom, jakby w porównaniu do tej masy ludzi, którzy wspierają Greenpeace, no, tych pracowników nie jest tak dużo. Dobra. A powiedziałaś takie zdanie, testowanie tematu, testowanie obrazków, czyli jeżeli ludzi dzielicie, tak jak powiedziałeś, że raz spróbowaliście, to właśnie te tematy będą różnicowały? Tak, jeżeli chodzi o to... Co tam robicie, żeby różnicować ten komunikat?
Dobra, to ja może tam później, jak będę później mówić bezpośrednio o mailingach, to wtedy będę do tego wrócę i po prostu pokażę, co na przykład, co czasami działa, co nie działa i co nas zaskakuje. Dobra, to pójdziemy dalej. Tutaj zamknę, wróćmy do prezentacji. Aj, rany boskie. Ja się zgubiłam. A, dobra. Dobra. Idzie. No dobrze. To już mamy. No dobra, no i teraz wyobraźcie sobie, że mamy taką sytuację, w której bardzo potrzebujemy, żeby nagle ktoś coś zrobił. W sensie, że no mamy jakąś tam kampanię i bardzo chcemy, żeby ktoś szybko, nie wiem, podpisał petycję, wpłacił pieniądze, cokolwiek. Jaki ten nasz komunikat, nie wiem, macie jakieś pomysły, może powinien wyjść, co powinno się wydarzyć, żeby ta osoba szybko mogła zobaczyć, o co chodzi i zadziałać. Czego możemy użyć na przykład? No, czerwonego koloru. Fajnie, można, jak najbardziej. Choć z drugiej strony czerwony kolor też jest mniej czytelny niż czarny, więc to też jest... Dobra, to jeszcze tak... Trzeba zwrócić uwagę na czas. Tak ja mam, że jeżeli nie mamy napisane now, teraz, coś tam, to... W ogóle, dokładnie. Bardzo dobrze też jakby jest rekomendowane, żeby dawać jakieś deadline'y, tak? Że zrób coś tam do któregoś konkretnego dnia. Bo jeżeli tylko prosimy o to, żeby ktoś coś zrobił, no to tak, no, zrobię jutro, tak? A może za tydzień. I w zasadzie nie będziemy mieć tego efektu. Także dobre jest też właśnie to co mówiłaś, żeby właśnie mówić, że now, czyli że teraz, że to jest teraz ważne. No i kolejna rzecz właśnie, żeby dawać te deadline'y. No jeszcze chciałam tak jakby pokazać wam takie porównanie dwóch takich instrukcji, co zrobić w razie pożaru. No i pytanie, którą gdyby tutaj wybuchł pożar i mielibyście do wyboru jedną i drugą instrukcję, którą wolelibyście zobaczyć? Pierwsza. Czyli to jest pierwsza? I dlaczego? Chcielibyśmy ją przeczytać. Tylko ręce będą się spaliwać. Okej, okay, no zgadza się. No i patrzcie teraz też tutaj, no mamy niby zedytowany tekst, mamy dużo informacji, mamy tu też to przeciążenie trochę. Patrzcie... Dokładnie. A jeszcze zobaczcie, że co działa, bo pewnie jak popatrzyliście na te instrukcje, nie wczytaliście się specjalnie w ich treść, a już od razu wiedzieliście, którą wybrać. Co zadziałało, że od razu wiedzieliście, że ta instrukcja, jakby ona wam od razu mówi, co macie robić? Obraz. W razie pożaru naprawdę liczy się czas. Dokładnie. I ochotnicza straż pożarna po prostu bardzo szybko zaczęła robić infografiki. To była pierwsza. Także to jest, no właśnie, obrazki też bardzo często to, co pokażemy w naszych komunikatach, będzie wpływało na to, co zrobią dalej ludzie, bo po prostu zobaczył, że jest jakaś potrzeba, że coś się dzieje. Dobra, ja sobie wrócę chyba do tego pokazu. Dobra, to już mamy. Okej, okay. No to teraz trochę o kanałach komunikacyjnych, bo jest ich trochę. Jakimi kanałami, powiedzmy, można się porozumiewać z naszymi darczyńcami? W sensie, gdzie oni mogą dostać tą informację o tym, co robimy? Nie wiem, znaczy kanał to jest ogólnie to, czego używamy, żeby przekazać naszą wiadomość. Strona internetowa. Facebook, zgadza się. Zgadza się. Dobra. Wszystko się zgadza, ja tutaj dużo więcej nie dodam. Media społecznościowe, nowe media, różne strony internetowe. Możemy też robić papierowe materiały informacyjne i nad tym trochę się pochylę, bo mamy różne doświadczenia z robienia materiałów.
informacyjnych. Bardzo różnie to działało. Znaczy one generalnie, te materiały informacyjne działają wtedy, kiedy się z kimś spotykamy i chcemy jakby coś pokazać. Zaraz jakby podzielimy na jedną i drugą tą. Dostaniecie takie ulotki. Zaraz się na nich pochylicie się nad nimi i zobaczycie, które są jakby waszym zdaniem lepsze, które gorsze, dlaczego. I przy okazji będziecie zgadywać, które to ulotki zrobił, powiedzmy, nasz wolontariusz i nie zapłaciliśmy za nie, a za które zapłaciliśmy. Dobra, to idzie z tej strony. Może tak, żeby do środka też doszło. Przez nowe media, różne strony internetowe, także nasza strona. Natomiast tak, to jeszcze tam dam na środek trochę. Przekazujcie sobie dalej, a zaraz zobaczycie, jak to... Dwa rodzaje, tak. A jeszcze może tutaj mam jakieś... Mam nadzieję, że dla wszystkich starczy. Już dobra, dobra, wszyscy mamy? No i czy... Jak nie, to proszę się podzielić po prostu, bo chyba może za mało ich wzięłam, nie wiem. A jak ktoś nie ma, to mogę jeszcze dać inny też przykład fajny. Proszę. Też jest przykład zewnętrznie zrobiony i... O, przepraszam. I przez kogoś od nas, w sensie, że jakiegoś wolontariusza. Myślę, że też świetny przykład. Wiem, że to było, były badania na temat, były po prostu badane w jakiś sposób. Jakby mamy też laboratorium, ono jest w Wielkiej Brytanii, na całej Greenpeace jedno laboratorium, ale zawsze i oni też jakby, można im przesłać próbki i sprawdzić. Także... Tak to wygląda. Dobra, są te dwie ulotki. Która z tych ulotek wydaje wam się bardziej przydatna? Zgadza się. Okej. Okay. Która waszym zdaniem została zrobiona przez wolontariusza i nie zapłaciliśmy za nią nic, bo jeszcze dodatkowo mieliśmy darmowy druk, a która, ale szybko została zrobiona, a druga została zrobiona przez jakąś tam właśnie, przez jakiegoś grafika profesjonalnie. Która to która? Chyba tak. Widać, nie? I tu właśnie chciałam was jakby na to trochę uczulić, mam tutaj taki drugi przykład, nie wiem, czy ktoś chce zobaczyć. Jest ale też... tylko przez grafika, czy też przez kopię? Przez agencję często. Czyli jeśli chodzi o... Tak, też. Mam jeszcze tutaj taki przykład, ulotka węglowa, świetna po prostu. Proszę. I mam jeszcze jedną, jeśli ktoś... Dobra. I tu też widać dosyć dużo... dużą różnicę. Jeszcze raz? Trochę zależy od tego, jak to halo. To nie jest takie trochę oczywiste, że zapłacić firmie, żeby nam zrobić porządną ulotkę. Ja czasami szukam wolontariuszy czy wolontariuszek, którzy mają konkretne umiejętności. Zgadza się. Nierzadko są osoby, które się zajmują DTP, czy tam jak to się nazywa, takie rzeczy z grafiką i układaniem broszur i chcą na przykład zrobić na tym wolontarystycznie. Zgadza się. Film zbiorowski, które próbował na pewne rzeczy. Tak, to też jest ważne. Można jakby pewnym nakładem
możliwe i znaleźć osoby, które robią nam coś równie dobrze. Czasami na przykład mamy zdolnego wolontariusza, ale wystarczy udostępnić im jakieś programy, które mamy w biurze. Komputer z oprogramowaniem do takich rzeczy, do składów. I ta osoba też może to zrobić, więc wiadomo, że jeżeli organizacja nie ma kasy, no to też musi tutaj tak kombinować. Żeby wytworzyć, bo to łatwiej jest niż firmę jej wypłacić, ale myślę, że da się to zrobić też bezkosztowo albo niskokosztowo, to też jest prawda. My na przykład też mamy taki przykład, mamy taką jakby dziewczynę, która jest dosyć jakby uzdolniona i ona jakby założyła jakąś tam swoją małą jakby agencję, jakby chce to robić, tak? Natomiast ja ją poprosiłam, żeby zrobiła jakiś tam materiał dla nas, który wygląda lepiej to, niż to, co mieliśmy wcześniej, akurat nie mam przy sobie, ale to nie wygląda źle, naprawdę. Z tym, że jedyna rzecz, jaka była, ponieważ to był jakiś tam materiał, który był bardzo skomplikowany, miał bardzo dużo informacji, w sensie tam rozmieszczonych graficznie, żeby to ładnie wyglądało, to ponieważ to była osoba, która była... Znaczy, to był duży plus, że zapłaciliśmy za to chyba 300 zł, tak? Za jakiś tam materiał, który jest bardzo szeroko jakby rozpowszechniany wśród darczyńców. Natomiast minusem było to, że ponieważ to było robione tak jakby... jakby outsourcowane, no bo to jednak to ona robiła wszystko, w sensie, znaczy teksty dostarczyłam ja, tak, zdjęcia tam szukaliśmy razem to problem był taki, że na przykład przez miesiąc nosiliśmy poprawki na ten dokument, bo, znaczy na tą ulotkę, tak, bo jeżeli poprawiliśmy coś innego, to ponieważ to było skomplikowane, to przesuwało się coś innego i wtedy po prostu do końca w zasadzie zaczęliśmy robić jakąś tam jedną właśnie ulotkę, plakat w listopadzie, skończyliśmy w styczniu, więc przez te ulotki, właśnie przez te wszystkie poprawki i właściwie to jest też jakiś tam drobny problem, który można mieć gdzieś tam w tyle głowy, że jeżeli nie mamy dużo czasu, to czasami po prostu lepiej jest troszeczkę zainwestować i mieć to jakby z głowy i nie zastanawiać się nad tym, że zrobił się gdzieś tam jakiś mały schodek i że musimy się skoncentrować na tym, żeby tych schodków nigdzie nie było. Okay. Pytanie może bardziej ogólne, nawiązujące do tego, co powiedziałaś, bo w kilku momentach była mowa o tym, że outsourcujecie różne rzeczy i uważacie, że to działa lepiej, sprawniej, taniej niż robienie czegoś własnymi siłami. I właśnie dlatego chciałam Cię zapytać o jakie rzeczy outsourcujecie na zewnątrz, jakie robicie sobą i dlaczego akurat tak? To znaczy, co Waszym zdaniem, dlaczego pewne rzeczy się nie opłacają robić, na przykład poszukać członka zespołu, który ma jakieś tam kompetencje. Z naszej perspektywy, znaczy bo u nas jest też trochę tak, że okej, mamy może te 30 osób w biurze, ale te osoby naprawdę mają co robić. I często jest tak, że jeżeli da się im jakąś dodatkową rzecz do zrobienia, mimo że mają nawet te umiejętności, to one to jakby nie będą mogły się temu poświęcić tak w 100%, jak na przykład osoba, którą byśmy zaoutsourcowali do jakiegoś danego zdania. To jest też ten problem, że inaczej... Kto decyduje o tym, co jest zaoutsourcowane, a co nie? Myślę, że skomplikowaność... Tak. Zależy od tego, jak skomplikowana jest ta rzecz, którą musimy zrobić, ile nakładu czasu tak naprawdę będzie potrzeba, żeby coś przygotować, tak? Jeżeli wiadomo, że coś się wiąże z jakimś dłuższym nakładem pracy, no to nie damy tego rady zrobić u siebie. No, mamy też na przykład taki fajny przykład, bo mamy komunikację, że przejdę dalej, z naszymi darczyńcami, którzy dostają też tradycyjne listy, aczkolwiek dostają tam tylko raz w roku, bo tam bez przesady jesteśmy ekologiczni, nie będziemy tak wysyłać im dużo. To był taki czas, kiedy stwierdziliśmy, że budżet jest kiepski rzeczywiście, to musimy wszystko drukować u nas i tam ogólnie i wyślemy też u nas. I mieliśmy na przykład 11 tysięcy listów do wysłania, które musieliśmy przez 2 dni drukować na naszej drukarce, która totalnie jakby nie dawała rady, trzeba było dzielić bazy na jakieś mniejsze bazy, żeby ta drukarka była w ogóle w stanie coś wydrukować dla tych darczyńców, potem trzeba było to wszystko zapakować i to były czasy, które wspominam z rozdrzewnieniem, siedzenie w pracy do 12 w nocy i walczenie z drukarką na przykład. W sensie, że po prostu okazało się, że na przykład sprzęt, który mamy w biurze, zupełnie nie daje rady, tak, przy takich masowych jakichś wysyłkach. I dlatego na przykład w tym momencie mamy podpisaną umowę z firmą, która za nas jakby drukuje te nasze listy i je wysyła od razu.
Także nie musimy, po pierwsze, nie musimy drukować, po drugie, nie musimy tego pakować w koperty, no i po trzecie, nie musimy stać w kolejce w poczcie i, no i tak patrzeć na miny wszystkich radosnych ludzi, którzy stoją za nami w kolejce i patrzą na te wielkie pudła z listami. Tak jest, tak jest. Dokładnie. Ja też miałam, mam na przykład już taką ulubioną panią na poczcie, bo jednak mimo wszystko czasami jest tak, że jak są jakieś mniejsze wysyłki, no nie wiem, do kilkuset osób, no to no wysyłamy no sami, no co będziemy na taką grupę tam jakoś outsourcować to. I mam taką ulubioną panią na poczcie, która po prostu, gdy już widzi, że jestem ja, to sobie bierze taki znaczek przerwa i odchodzi, więc tak. Także dlatego właśnie czasami jest lepiej outsourcować, żeby nie później się jakoś specjalnie z tym nie męczyć. Dobra, rozmowy, dobra, tu mamy tradycyjne listy, SMS-y. My też wysyłamy ludziom SMS-y. Koszt jednego SMS-a u nas to jest 30 groszy, czyli 30, no 29 chyba nawet. W zależności od tego, czy będziemy te SMS-y brandować, w sensie nasze są zbrandowane zamiast numeru telefonu, wyświetla Wam się napis Greenpeace, czyli od razu wiecie, że to Greenpeace wysłał Wam wiadomość. Wcześniej używaliśmy tańszej opcji, gdzie było 19 groszy za SMS i wtedy używaliśmy, to było niebrandowane i po prostu później się podpisywaliśmy, że jesteśmy Greenpeace, ale efekt był taki, że te SMS-y wysyłały się z różnych dziwnych numerów, czyli na przykład ktoś, kto do którego sieć wysyła na przykład SMS-y o super promocji na skarpetki, dostał też na przykład SMS-a z tego samego numeru od Greenpeace, więc stwierdziliśmy, że lepiej jest w tym momencie trochę więcej wydać pieniędzy i może do mniejszej ilości ludzi wysyłać wtedy te SMS-y, ale jednak brandowane, żeby było wiadomo od razu na wstępie, kto je wysyła. Dobra, rozmowy telefoniczne, no to tak jak mówiłam, mamy te projekty telemarketingowe i poza tym oczywiście też rozmawiałam z naszymi tecznicami u nas w biurze. Też były czasy, kiedy robiliśmy takie jakby projekty telemarketingowe, telefundraisingowe u nas. Tylko, że to były takie, że nie mogły się wiadomo wiązać z żadnym podpisywaniem umów, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie tego zarejestrować u nas w biurze, bo nie mam takiego sprzętu i tak dalej. I raportowanie też było dosyć ciężkie, bo trzeba było po prostu przeklikiwać wszystko ręcznie, żeby zobaczyć, ile osób nam jak odpowiedziało na jakieś konkretne rzeczy. No ale też można to robić i to też jest fajna, rozmowy telefoniczne to też jest bardzo fajna rzecz, żeby zobaczyć, kim są ci ludzie. Znaczy fajny sposób na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tych naszych ludziach, tak? Inaczej, że w końcu mamy jakąś możliwość porozmawiania z nimi, tak? Na przykład moim ulubionym projektem takim in-house było dzwonienie do darczyńców, którzy się niedawno wpisali, tam podziękowanie im za to, że się wpisali. No chcieliśmy po prostu zobaczyć, jakie są powody, dla których oni się wpisali. O, jakże się zdziwiłam, kiedy jakaś pani powiedziała mi, że wspiera Greenpeace, ponieważ ona jest za sterylizacją kotów i ona dokarmia koty. Więc jakby to też dało, znaczy to dało mi bardzo do myślenia, że chyba musimy w takim razie jakby pójść właśnie w kierunku lepszych materiałów powitalnych, żeby ci ludzie więcej wiedzieli na temat Greenpeace. I stąd właśnie tam ta historia z tą ulotką, którą tam przez 3 miesiące robiliśmy, żeby oni trochę więcej wiedzieli na temat Greenpeace'u. No spotkania w twarzy w twarz, jeżeli mamy jakieś wydarzenia, to kurczę, zapraszajmy na nie też naszych darczyńców, bo to jest dla nich na pewno bardzo fajne. Nie wszyscy przyjdą. Pewnie z naszego doświadczenia wynika, że pewnie niewiele z nich przyjdzie, ale zawsze fajne jest takie poczucie, że coś się dzieje i że mogę być częścią tego, co się dzieje. A jak oceniacie w ogóle skuteczność ulotek? Drukowanych materiałów. Ja oceniam tą skuteczność bardzo nisko, ale to też może być zależne od grupy docelowej. Tak? No, u nas jednak większość rzeczy się dzieje online, czyli jakieś petycje do podpisania, to wszystko jest online. Mamy też dosyć dużą grupę, jakby patrzeć statystycznie na rozkład wieku, albo wiek też jest taką daną, którą zbieramy na tych formularzach polecenia zapłaty. No to są tacy ludzie, którzy jakby już są w tej grupie, która jest internetowa. I u nas po prostu się te ulotki specjalnie nie opłacają, więc jeżeli teraz coś drukujemy, to drukujemy w małych nakładach raczej. To robi agencja, tak? Słucham? To robi agencja i to też było dosyć małym nakładem. Przypłacone. Nie, to nie było jakoś dużo. Ale jest tam dużo trudnych komunikatów. To jest
jest bardzo, znaczy to też jest trochę kwestia tej kampanii, nie? Że to jest bardzo trudna kampania i oni właśnie, to jest ten przypadek, o którym wam mówiłam, że jest jedna wiadomość, trwa 3 minuty i chcą zmieścić wszystko. Kiedy tam jakby głównym tematem, głównym tematem moim zdaniem przynajmniej powinno być właśnie to wysiedlenia ludzi, bo to jest taki temat, który no, jest dosyć mocny. Później zacznę. Mhm. Na pytanie, czy wasze bazy danych są zarejestrowane w GIODO? Naturalnie. Jak argumentuje to zbieranie danych wrażliwych, takich jak wiek? Jak wiek? W sensie, że to jest... Może nie ma, generalnie... Znaczy to, jeśli chodzi o wiek, to jest kwestia już płacenia zapłaty i tych regulacji. Wiek nam się też przydaje w momencie, kiedy, znaczy to jest data urodzenia, kiedy mamy ten formularz, który idzie później do banku, jest autoryzowany i oni autoryzują formularz właśnie na podstawie danych wszystkich, które są na tym formularzu, czyli tam adresu, właśnie daty urodzenia. Mhm, i to właśnie dlatego mamy przy darczyńcach, mamy tylko tu datę urodzenia. No i podpisu, tak? Także tutaj jest też sporo uwalanych na przykład formularzy w banku przez to, że ktoś tam stwierdzi, że podpis nie jest do końca taki, jak być powinien. Ale na to już nie mamy specjalnie wpływu. No możemy później po prostu jeszcze raz się skontaktować z tymi ludźmi i poprosić ich o wypełnienie nowego formularza. Mhm. Okej, mhm. Czy wy zbieracie informacje o wieku po to, żeby móc autoryzować deklarację, mhm. czy po to, żeby móc zdesygnalizować działania. Wszystko jakby zaczęło się od tego, żeby właśnie, że potrzebne nam to było właśnie ze względów bankowych. Natomiast skoro już mamy tą informację, to czemu by jej nie użyć, żeby sobie profilować te działania? Na przykład nasi darczyńcy dostają urodzinowe kartki, co jest strasznie miłe. I efekt jest taki, że później odpisują albo dzwonią, że właśnie dostali taką, nie wiem, zaraz zobaczę, czy gdzieś mamy może. Pocztą. Dostają pocztą. Albo na przykład, ale to wyselekcjonowana grupa dostaje pocztą. To są ci, którzy mają bardzo dobre, jakby bardzo dobrze wpłacają, w sensie, że co miesiąc na przykład mają pieniądze, tak? Bo jeżeli ktoś nie ma, no to dostaje SMS-a po prostu na swoją rodzinę, to też jest w sumie miłe. W każdym razie, a zaraz zobaczę, czy chyba ktoś powinnam mieć nawet, jeśli chodzi o te materiały. Trudne pytania i praktyczne jak najbardziej. Ale akurat mam... Chcę jeszcze zadać, bo próbowałem sobie otworzyć, ale nie wiem, mam nadzieję, internet, żeby przeczytać wasze sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Aha. A bardzo tutaj interesować nas kwestia stosunku kosztów, które liczycie, że poświęcacie je na zdobywanie i obsługę ludzi, którzy są darczyńcami. Mhm. Względem wpłat, tego nie możecie tej kasy wykorzystać na kampanii i na akcję. Okej, okay, dobra, to tego, jeśli chodzi o kwasę dotyczącą kampanii i akcji, no to ja nie jestem księgową, więc tutaj pewnie nie będę w stanie powiedzieć, ale jeśli chodzi o darczyńców, o rany boskie, gdybyśmy mieli powiedzieć procentowo. Czy mogę powiedzieć jakoś budżetowo, tak, że... zaraz, chwilkę. Jakby to powiedzieć, no to są jakieś procenty, to jest jakieś, nie wiem... 5% tego, co dostajemy, 10%, to nie jest dużo. W sensie, że to nie są duże budżety. No, przykładowo mogę wam powiedzieć, na przykład mam przykłady jakichś tam kartek, mam dwa przykłady kartek świątecznych, mogę od razu tutaj gdzieś puścić, które robiliśmy i które wysyłaliśmy. Zaraz to pewnie jakoś tam będzie dochodzić. A tu mam z kolei jakieś tam kartki pierwsze, które w ogóle zaczęliśmy robić, żeby zacząć się jakoś kartkami z nimi komunikować, kto chce. A nie zdarzało wam się, że dostawaliście feedback od osoby, że nie jest katolikiem albo katoliczką i że ich to mierdzi, że dostają? Ale w sensie? Moje doświadczenie na przykład. Aha. Ostatnio, to jest dobre pytanie, no. Amnesty International zacytowało na swoim profilu Jana Pawła II. I to prawie, że spowodowało, że ja ich odlajkowałam. Mm-hmm. W takim sensie, że po prostu wiecie, a mm-hmm. Świąteczne kartki, ja też jak dostaję od firmy lub czegokolwiek, ja jako osoba, która nie jest niewierząca, to też powoduje, że ja automatycznie robię disa na cokolwiek to by było. Mm-hmm. I tak, no. Tak, no i oczywiście jest taka grupa, która. Czy zdarzają takie osoby i co robicie z nimi? No i ja dodatkowo jeszcze dosunę, znaczy jak mnie ktoś pyta o bardzo wiele różnych danych, mhm. to ja też robię stop.
No tak, no natomiast my w ten sposób możemy tylko pozyskiwać fundusze, także... Ale czy macie takie info, bo Mirka pytała, czy macie takie info zwrotne, że ludzie protestują? Że ludzie protestują. Jeśli chodzi na przykład o ludzi na ulicach, którzy mają podpisywać formularze, no to jasne, że oni często jakby protestują i nie chcą podawać danych. Zamiast tego wolą wpłacić na przykład jednorazowo albo w ogóle jakby uważają, że to jest świetny argument, żeby nie wpłacać. I to jest, tak się po prostu dzieje, tak? Przykładowo, jeżeli mamy jednego fundraisera, który powiedzmy przez cały tydzień, nie wiem, stoi w jakimś bardzo ruchliwym miejscu w Warszawie i zatrzymuje tych ludzi, to jak myślicie, że taki fundraiser może pozyskać darczyńców w tygodniu? Ale? Zależy, to wszystko zależy, bo różnie... Ale to nie są 8-godzinne... 7-godzinne jest w stanie. 7 godzin dziennie. W stanie podchodzić non-stop i nawijać. A to ile? Z taką energią, z takim uśmiechem. Ja wytrzymałam kiedyś 4 do czegoś innego i naprawdę zgasło mi światło na kilka lat. Zaraz powiem, no jeśli tu jest jedno pytanie. Ja myślę, że musisz spytać tyle, żeby się zwróciło jej wynagrodzenie, jej lub jego wynagrodzenie. Aha. Mimo to myślę, że to musi być 50. Ale co, 50? Mamy w tygodniu. 30 w tygodniu, 5 w tygodniu, ile? Kilkadziesiąt. Więc najbliżej prawdy była odpowiedź 5. No właśnie. Ale w tygodniu, a nikt się nie zatrzymał. Tak, tak, 5, 10, coś takiego. Znaczy oni ogólnie rzecz biorąc mają taki folder, w którym mają przedstawione wszystkie nasze kampanie i w zależności od tego, którą najbardziej czują, o której chcą opowiadać, o tej właśnie opowiadają. I też jest trochę tak, to też zauważcie, bo tutaj mówiliśmy o tym, że żeby się zwróciła ta ich praca, że my liczymy dochód z jednego takiego darczyńcy, bo oni zbierają takich regularnych darczyńców w ciągu roku. Czyli jeżeli... Czyli była mowa o 5 regularnych? Regularne wpłaty. Tygodniowo, tak, to jest około 5, 10, jakieś rekordy to jest 15 w ogóle, ale to już trzeba naprawdę mieć niezłego dane. Ale to nie wśród górników węgla kamiennego? W Katowicach też mamy swoich ludzi i też zbierają, także tak, różnie bardzo bywa. Więc no tak, to jest bardzo trudne i dlatego też, jeżeli tak trudno jest ich pozyskać, bo to my, kurczę, musimy się strasznie starać, żeby tych ludzi zatrzymać i żeby to rzeczywiście się wszystko ładnie układało i żeby się wszystko opłacało. Tak techniczne, jeśli chodzi o zbieranie tych ankiet, bo mi się zdarzyło już pisać taką ankietę z jedną organizacją i tam było też czasookres. Ja stwierdziłam, że na rok będę płacić, jakąś tam proponowaną przez nich kwotę. I później tak zauważyłam, że po dwóch miesiącach nic mi nie było z konta i później zadzwonili do mnie i powiedzieli mi, że tutaj bank z podpisem miał problem. Tak. Chciałam się zapytać, jak często się coś zdarza. W zależności od banków tak naprawdę, w zależności od tego, gdzie jest konto i jak patrzyliśmy, to też zależy trochę od placówek, bo to jednak dalej jest robione w miarę ręcznie. Czyli to też zależy od tego, czy na przykład będzie siedziała sobie pani Halinka, która będzie miała dobry dzień i stwierdzi, ach, przypuszczę, czy myśli sobie, tam to na pewno jakieś oszustwo, pyk. Mamy też taki problem z tymi poleceniami z odpłaty, że w bankach wcale nie jest tak, że wszyscy wiedzą o nich, w sensie, że teoretycznie to jest podstawowa, jedna z podstawowych usług, która jest bardzo bezpieczna, bo można z niej w każdej chwili zrezygnować, można sobie zmniejszyć tę kwotę, można sobie zawiesić u nas nawet tę kwotę na jakiś czas. Czyli jeżeli ktoś na przykład chce zrezygnować, to ma też proponowane, żeby, no może zamiast zrezygnować, żeby na przykład zmniejszył kwotę dotacji albo zawiesił na kilka miesięcy i wtedy przez te kilka miesięcy nie będziemy wysyłać tych zapytań o dotację na jego konto. Więc tutaj naprawdę jest to bardzo bezpieczne i zrobione tak, żeby ci ludzie jakby byli dobrze zaopiekowani. No poza tym jest też ten proces autoryzacji, czyli sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku i tutaj też to leży po stronie banku, żeby na pewno upewnić się, że nie przypuszcza formularzy, które mają jakieś nie w porządku dane. Ale mimo wszystko czasami się zdarza tak, że ludzie stwierdzają, dobra, ja wam to podpiszę, ale najpierw chodźmy do banku, ja się jeszcze upewnię w banku, czy to jest wszystko w porządku. No i problem jest taki, że akurat pani Halinka, która siedzi w banku, może nie znać tego za dobrze, bo coś nie uważa na szkoleniu czy coś i mówi, nie, pan tego nie podpisuje, to jest jakieś oszustwo.
I autentycznie takie rzeczy się zdarzają i dlatego też właśnie ta liczba osób, które się udaje wpisać w tygodniu, nie jest taka duża. Jak takie rzeczy się zgadzają w tym banku? Ja wiem, że to nie jest przedmiot naszego szkolenia, ale czy w jakikolwiek sposób protestujecie? Piszemy do tych banków, maile, takie rzeczy. Natomiast no to mamy też nasz dyrektor fundraisingu Dominik, on też jakby się spotyka co jakiś czas z bankowcami, właśnie jakby, żeby jakby rozmawiać o tym procesie autoryzacji, o takich właśnie rzeczach. Jeżeli na przykład widzimy, że w jakimś banku, bo mieliśmy kiedyś taką sytuację z jednym bankiem, że tam autoryzacja, proces autoryzacji, czyli ten proces od kiedy formularz poszedł do banku do pierwszej wpłaty trwał nawet 3 miesiące. I wtedy jakby Dominik poszedł wręcz do tego dyrektora tego banku i się z nim spotkał i jakby rozmawiali o tym. Także tutaj no trzeba działać. To jest naprawdę bardzo dużo aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Ostatnio spotkałam się z taką sytuacją, że na początku maja właśnie jeden z moich kolegów, będący regularnym darczyńcą jednej z bardzo dużych organizacji szanowanej, nie wiem, na jakiej zasadzie on dokonywał wpłaty chyba regularnie po prostu sam, co miesiąc. I chyba 2 czy 3 maja, 4 maja dostał upomnienie, wezwanie, coś na kształt wezwania do zapłaty w bardzo zabawny sposób. Czyżbyś przepił na majówkę swoje pieniądze? Przypominamy, że prawda, tutaj nasza działalność... Ojejku, i to było od organizacji? Tak, od tej organizacji. O rany. Właśnie, chyba ktoś pobił i wezwał. To nie jest żart. Ja jak wszyscy widzą, nie mam poczucia humoru. Nie, coś takiego nie wysyłamy my. Ale czy wysyłacie przypomnienie takim, że o, dotychczas na wpłacie? Nie. No, my właśnie z tego względu my właśnie tego nie robimy. Nie robimy tego po prostu. Bo no i tak tam ludzie jak rezygnuje na przykład, to tam wymyślają bardzo różne powody. Na przykład często jakby standardem dla mnie jest to, że powiedzmy wpisała się jakaś młoda osoba, która widać, że jest jeszcze studentem. No i dzwoni, powiedzmy sobie kobieta, no i mówi, że tutaj no, że jest tak, musi zrezygnować, bo wyjeżdża tam na parę miesięcy gdzieś za granicę. No to ja właśnie tutaj ładnie mówię, no to może zawiesimy te wpłaty na te kilka miesięcy po prostu i później jak wrócisz, to znowu będziesz wspierać, także jakby nie ma tutaj problemu. Nie, bo ja to właściwie teraz zaczęłam studia i stypendium mi obcięli. A, no to może zmniejszymy tę kwotę dotacji, bo dzięki temu będziesz mogła nas wspierać, to nie będzie dla ciebie obciążające. Nie, bo jeszcze jestem w ciąży i standard, naprawdę, ilość jakby, to jest takie, jakby za trzecim razem zazwyczaj się pojawia ciąża, więc jest bardzo, bardzo to ciekawe i jakby ludzie, to też pokazuje to, że ludziom jest trudno z tego zrezygnować jakby, no przecież każdy ma prawo do tego, żeby nie mieć pieniędzy, tak? Natomiast bardzo różny sposób próbują lawirować i tłumaczyć się, dlaczego akurat, że to są jakieś przyczyny zewnętrzne, że to nie to, że oni coś tam źle i czy nie źle, no Boże, no, tak po prostu bywa. Mam krótkie pytanie dotyczące tego outsourcingu, tak? Z grubsza, 3 razy oko. Jak procentowo wygląda budżet, który idzie na biuro, a budżet na outsourcowane usługi? A, outsourcowane. Mogę powiedzieć tylko ile, jeśli chodzi o fundraising, jeśli chodzi o budżet, który idzie na biuro, a budżet, który idzie na fundraising. W sensie na biuro rozumiemy... utrzymanie zespołu, biura, lokalu, jakby to, co zostaje w organizacji, a to w stosunku do tego, co, nie wiem, biorą firmy marketingowe, czy tam jakieś inne podmioty, które coś... Czyli może powiem tak, że na przykład jeżeli mamy powiedzmy budżet fundraisingu, który to jest powiedzmy na rok, to jest, nie wiem, 40 tysięcy powiedzmy, to z tego na outsourcingowanie, no nie wiem, jeżeli na przykład mamy, no mogę w sumie powiedzieć, ile nam nasz projekt marketingowy kosztował, 12 tysięcy kosztował, nie, 7 tysięcy, przepraszam, 7 tysięcy po to, żeby zdobyć 400 podwyższeń dotacji, gdzie średnie podwyższenie to było 30 zł, czyli jakby szybko nam się to zwróci w ciągu roku, to... Jakby my możemy, mamy jakieś konkretne zabudżetowane rzeczy i naprawdę za dużego ruchu tutaj nie mamy, bo wszystko jest dosyć napięte, więc jeśli chodzi o procentowo,
to kampanie też nie mają jakichś niesamowicie dużych, znaczy zależy od tego, jaka to jest kampania, bo niektóre jakby, też mówię, że jesteśmy globalną organizacją, niektóre kampanie też dostają jakby pieniądze z innych Greenpeace'ów, dlatego że są kampanie, takie jak na przykład kampania węglowa, która jest w całej Europie, także na przykład ta kampania może zrobić dużo więcej niż jakaś inna kampania w tym momencie, dlatego że te pieniądze są jakby w ramach całej organizacji przesuwane do tego kraju, w którym akurat jest duża potrzeba. No w Polsce jest dosyć duży problem z energią węglową i dlatego akurat mamy na przykład na to pieniądze więcej. To nie znaczy, że my jako Polska musieliśmy je sami zdobyć. Tym bardziej, że akurat kampania węglowa, jak mówiliście o tych górnikach, no nie jest specjalnie u nas ciepło odbierana wcale. Gdzieś tam jest takie poczucie, że... To... A no, ile osób na pełen etat pracuje w tym W moim dziale? W sensie fundraisingu czy w... Fundraising i komunikacja z darczyńcami. Dobrze, więc jeśli chodzi o fundraising, bo mamy oczywiście tych fundraiserów, którzy są na ulicy, no poza tym mamy kilka osób, które są w biurze. W biurze mamy 4 osoby, 5. Jeśli, z czego jedna z tych osób to jest dyrektor fundraisingu, druga z tych osób to jest osoba, która robi nam wszystkie raporty i jakby jest menedżerem baz danych i zajmuje się tym, żeby dobrze segmentować te osoby i tak dalej. I robić jakieś raporty na przykład też dla tych właśnie, dla zagranicy, tak, bo mamy centralę gdzieś poza granicą. No jeśli chodzi o obsługę darczyńców, to ja właśnie. I to byłoby na tyle. Czyli mam 15 tysięcy darczyńców w jedną osobę. Nie naprawdę, jeśli chodzi o te koszty, bo najwięcej, wiadomo, funduszy tak naprawdę idzie na pensje, tak, i jakby nie patrzeć, jakby te pensje też są liczone tak, że się kumulują roku, znaczy z miesiąca na miesiąc, więc dla nas na przykład, dlatego też outsourcujemy dużo rzeczy, bo nam się to dużo bardziej opłaca niż zatrudnienie nawet kogoś na jakiś czas, żeby nam coś zrobił po prostu. U nas jakby te koszty są, no rzeczywiście jeśli chodzi o koszty, nie jest jakoś tam super wesoło. Jakby trzeba bardzo kombinować. No przykładowo właśnie jak mieliśmy wysyłkę świąteczną, tam gdzieś tam pewnie lata jeszcze ta kartka świąteczna, któraś z nich, to mamy takie jakieś założenie, że jak mamy takich super fajnych darczyńców, którzy nam wpłacają na przykład w sumie 1000 zł rocznie, to jest w ogóle dla nas bardzo fajne. No to, że my ich jakoś tam dopieścimy ich na te święta, coś im jeszcze wyślemy, jakiegoś miłego, żeby było im miło. I w zeszłym roku okazało się, że kwota, którą mamy i za którą możemy im kupić ten wspaniały jakiś tam upominek, coś, co możemy dołączyć do naszej wysyłki, to jest złote 80 na osobę. Więc tutaj naprawdę, jeśli chodzi o koszty, kosztowo my jakby tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. To, co możemy przeskoczyć, to są jakieś po prostu pomysły, kreatywność. I tutaj też, jeżeli mamy jakieś wolontariusze, na przykład ja mam też jakichś swoich wolontariuszy, których czasami używam po prostu do tego, żeby coś tam wymyślali, jeżeli na przykład ja jestem przeciążona, bo zdarza się bardzo długo pracować, chyba jak w każdym momencie się, i robić różne rzeczy, to jeżeli jesteśmy przeciążeni, to nie mamy po prostu, przynajmniej ja nie mam specjalnie głowy na to, żeby jakoś specjalnie kreatywnie nad czymś tam pomyśleć, więc często jeżeli mamy takie burze mózgów na temat tego, co moglibyśmy tym darczyńcom jeszcze fajnego zrobić, to też wykorzystujemy właśnie pomysły naszych wolontariuszy, którzy mają jakby też inne podejście w ogóle do tego, co jest też bardzo, bardzo fajne. Wręcz nawet często biorę nowych zupełnie wolontariuszy, którzy jeszcze nie siedzą w tych schematach organizacyjnych i nie odczytali się tych wszystkich raportów i mogą coś świeżego mi po prostu wymyśleć. No. A jeśli chodzi o wolontariuszy, to nie wiem, czy Maciek coś wczoraj mówił o tej strukturze wolontariatu, natomiast to jest oddzielny w ogóle dział, jest oddzielne osoby się zajmują wolontariuszami i oddzielne darczyńcami. Także jeżeli wolontariusz jest darczyńcą także, to dostaje też tę komunikację od darczyńców, natomiast wolontariusze z racji tego, jaka jest w ogóle ich rola, co oni robią w Greenpeace, bo są prawda różne rzeczy, które mogą robić, jakoś nie będę się wdawać w szczegóły ze względów na to, żeby nikomu nie zaszkodzić, bo mamy teraz PGE, które nas obserwuje bardzo i na wszystkich rozprawach naszych jest, więc trzeba strasznie uważać na słowa, to jest też jakiś taki nasz problem akurat. No to rzeczywiście zależy się od tego, co robią, dostają takie konkretne komunikaty, bo są tacy ludzie, którzy chcą się angażować właśnie w te, nie wiem, w takie wydarzenia, które są później widziane w mediach, tak, z jakimiś banerami. A są też tacy ludzie, którzy raczej wolą tak lokalnie, czy tam jakieś
jakiś, nie wiem, na jakimś, nie wiem, na przykład biobazarze się pojawić i coś tam o czymś mówić. No to są bardzo różne działania i wszystko zależy od tego, jaki mają profil. Także oni też są trochę sprofilowani. To też się działo w ciągu ostatnich lat, że zaczęło się ich jakby dzielić, tych wolontariuszy, także na grupy i patrzeć jakby do której grupy, czym można docierać, tak? Są ludzie, którzy są bardzo wyspecjalizowani, mają bardzo specjalistyczną wiedzę, są tacy, którzy właśnie nie, ale za to mają dużo takiej werwy, żeby tam właśnie robić dużo rzeczy, tysiąc rzeczy naraz i ich możemy zupełnie inaczej wykorzystać. Mi się wydaje, że do tej pory jeszcze nie do końca wykorzystujemy te wszystkie ich zdolności, no ale pracujemy nad tym, także... A tak. Generalnie z wolontariuszem, bo Maciek wczoraj podawał mi tylko 100. No to generalnie 100 to można ogarnąć w takich osobistych relacjach, czyli jakoś... Nie, że mamy, ponieważ... Znaczy te 100 to jest takie, to oni też tam rotują, tak przychodzą, nowi ludzie odchodzą, to jest też płynne bardzo, 100-150, coś takiego powiedziałabym. W takich ogólnie relacjach międzyludzkich to byłoby ciężkie, dlatego właśnie ze względu na ich wyspecjalizowanie, na to, że oni często mają bardzo różne umiejętności i trzeba do nich po prostu inaczej podchodzić. Inaczej podchodzimy do kogoś, kto jest naszym wolontariuszem, ale przy okazji jest, nie wiem, jakimś doktorem nauk przyrodniczych, a inaczej do kogoś, kto jest po prostu, nie wiem, na przykład jakimś studentem, nie wiem, socjologii, który chce tutaj sobie podziałać trochę. Więc to dlatego nie może tak do końca iść na zasadzie takich po prostu zwykłych relacji, bo tego jest naprawdę dużo i to jest też ważne, że oni też mają swoje potrzeby, tak? Oni też mają swoje oczekiwania względem tego, co organizacja im zapewni. I też jest ważne to, żeby mieć dla nich coś do zrobienia. Są ludzie, którzy jakby są, jest dla nich w porządku to, że zaangażują się raz w roku i to im zupełnie wystarczy, ale są tacy, którzy chcą ciągle. I wtedy trzeba jakby mieć też gdzieś w tyle głowy, że jeżeli mamy coś, co w tym momencie możemy im dać, to dajmy im to, bo inaczej nam odejdą po prostu. Był to, znaczy parę lat temu był to dosyć duży problem, że były takie momenty, kiedy oni jakby nie tyle nie mieli co robić, co po prostu osoby, które tak naprawdę potrzebowały pomocy, nie miały tego pomysłu, że mogą w sumie wykorzystać to tych wolontariuszy. Też nie mieliśmy takiej wiedzy o nich. No dobra, no i teraz jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy na przykład petycje online, no to na przykład rozdawanie ulot, tak no może jeszcze, ale powiedzmy sobie, że nie wiem, program, nie. Billboardy na ulicach mogły się specjalnie na przykład nie sprawdzić, tak, jeżeli mamy petycje online, tak. Bo tu musimy też pomyśleć o czymś takim jak konwersja, czyli ile osób z jakiegoś źródła rzeczywiście zrobi to działanie, o które ich prosimy. Czyli jeżeli na przykład zamieścimy reklamę w internecie i poprosimy kliknij tutaj i podpisz petycję, to dużo więcej osób nam kliknie w tą reklamę. Prawdopodobnie też reklama w internecie będzie w ogóle tańsza niż billboard, przynajmniej u nas tak to wyglądało, to dużo więcej osób kliknie na tą reklamę i rzeczywiście się wpisze, niż zobaczy billboard w drodze do pracy i stwierdzi, ale fajne, muszę pamiętać, żeby wieczorem się wpisać i tutaj poprzeć tą sprawę. Także o tym też... Tak. Posuwamy jak najbliżej i pamiętajcie właśnie o tym, żeby szczególnie właśnie, jeśli mamy problem z tymi budżetami, no, w zasadzie chyba każdy powinien tak robić. Jeżeli nie chcemy wydawać za dużo pieniędzy, to musimy pomyśleć o tym, co będzie bardziej skuteczne, tak? Co bardziej zadziała. I teraz jeszcze chciałam wam pokazać, już zaraz będziemy robić przerwę, jeden klip, który w ogóle jakby osiągnął jakieś niesamowicie po prostu rekordy popularności. To był taki test właściwie. No, nie byliśmy pewni, w sensie kampania węglowa jest trudna, więc nam szkodzi i tak sobie testować jakieś nowe podejście do tej kampanii. Zostało zrobione wideo, które miało być śmieszne i miało sprawić, że ludzie będą się podpisywać pod tą petycją, bo po prostu będą ze sobą jakoś między sobą tą wideo, powiedzmy, szerować, nie wiem, szerować, Boże, przekazywać sobie. Włączyć. A, wypiłam. Boże, drogi. Dobra. Włączam dźwięk. Pytanie, czy ja teraz to mam tutaj, czy... I to będzie takie wideo, o nim trochę porozmawiamy i za chwilę zrobimy sobie przerwę. Dobra. A, cicho, zamknij się. Pierwszym zadaniem naszego rządu należy wywołanie pozytywnej energii z Polaków przy całej świadomości ludzi. Przepraszam, za kontekst.
i przymakuję. Dobrze to wiem, że to wiem. I ze wszystkiego wiem. No tak, ja to wiem. Ja to wiem. I przymakuję. Dobrze to wiem. Pomyślcie od razu, ile osób mogło podpisać tę petycję po tym. W ciągu tygodnia ten klip zyskał 100 tysięcy odsłon. Jeszcze trochę tylko. Ja pan wie, ja nie jestem ekoterrorystą. Słyszę pan zauważył, że być może któryś z przyszłych premierów jest, ale ja na pewno nie. Pierwszym zadaniem... O, już nie będziemy tak więcej słuchać. Dobra. To? No, tyle co nic. Chyba 100 zł w sumie. No to są rzeczy, które były wyłapane ze źródeł informacyjnych, także ogólnodostępne. Słucham? Tekst i muzyka. Myślę, że to też mogło coś zająć, ale... Kultura nie znaczy prawa, natomiast jest problem z tym, że teraz autor też dziennik za klip taki o Alemonii ma problemy i tam No my na przykład nie mieliśmy problemów, też jakby mogę powiedzieć, jak od podszywki to wyglądało, to był jakiś... Właśnie, czy sam zainteresowany? Chyba bardzo chcieliśmy, żeby sam zainteresowany coś z tym zrobił, bo myśmy najpierw do niego jakby pisali jakieś tam listy. Już w zeszłym roku też próbowaliśmy coś robić, rok wcześniej próbowaliśmy jakoś tam na niego wpłynąć jakimiś petycjami, tam dużo ludzi bardzo się, znaczy dużo ludzi no, tam ludzie się trochę zaangażowali w to. Ale jakby jest ściana, nie? Nie mieliśmy żadnej odpowiedzi od niego i stwierdziliśmy, no dobra, to zróbmy teraz coś takiego, żeby media to podłapały i żeby było mu głupio, że taka rzecz się dzieje, a on w ogóle na to nie odpowiada. I coś takiego zrobiliśmy. Potem właśnie poprosiliśmy w tym jakby, poprosiliśmy też ludzi, żeby podpisywali tą petycję. No i dobra, to tak jak mówię, no to później pewnie jakoś w trakcie trwania tej całej kampanii, tego jakby puszu, żeby ludzie podpisywali petycję, no to pewnie około 200 tysięcy osób widziało ten klip. Jak myślicie, ile osób podpisało petycję? Dużo bardzo, znaczy ja tak sobie myślę. Wczoraj Maciej nam pokazała taką, że 200 tysięcy widziało, to ja myślę, że gdzieś słowo 10 osób. Nie, 5%. Aha. 50 tysięcy. Ale to było to, o czym była wyborcza? 2 tysiące. Takie ogłoszenie? Tak. Tak. Wydaje mi się, że to było 60 tysięcy albo 80. Nie, ale 80 tysięcy. A może 8? Dobra, no ile no? Ile? 6 tysięcy. 6. I teraz... 6 tysięcy osób podpisało petycję na mniej więcej 200 tysięcy osób, które widziały ten klip. I to jest właśnie to, o czym mówimy, o tych kanałach. W sensie tutaj z jednej strony to jest kanał YouTube'owy, na którym niczego nie podpiszecie, ale z drugiej strony też jeszcze jest taka inna rzecz, o którą warto jakby pamiętać, żeby to, co my zrobimy, żeby jakby nie przyćmiło tego, jaki mamy przekaz komunikacyjny, w sensie przekaz kampanijny, tak? Tutaj przekaz był taki, podpiszcie petycję, tak? Natomiast przez to, że to było takie fajne, to ludzie to sobie szerowali i w ogóle bardzo się z tego cieszyli, natomiast nic z tym nie robili dalej. A nie uważasz na przykład, że ten klip był po prostu za długi? Nie wszyscy obejrzeli to do końca. Być może. No właśnie. Być może. Podpisz petycję, to pewnie więcej osób dotrwałoby do końca. Być może tak, no. No to tak, zaczęłam się śmiać, już się pośmiałam. I koniec, nie? Dalej, tak, No właśnie. Nie, że trudno się do końca
robi. Ja teraz pokazałaś, a myśmy nie wiedzieli po co, to ja się zastanawiałam po co. Brakowało chyba takiego zapisu na stronie licznego. Tak, właśnie. Cały czas widocznego w ciągu tego. No tak, być może tak. Też to jest... właśnie, no to tak naprawdę zależy. No to jest kwestia też testu, tak? Po raz pierwszy... Natomiast fajna rzecz, która się później stała, to była właśnie reklama właśnie, jaka się mówiła, że była ta reklama w Gazecie Wyborczej. No bo, kurczę, no to się skończyło tak, że był ten klip, była ta petycja, Tusk jakby nie podpisywał, jakoś taka mnie specjalnie się nie przejął tym, żeby coś tą ustawą robić, tylko ona tam dalej jakby sobie wisiała. Później się zresztą dowiecie dlaczego ona tak wisi, bo to też będzie wyjaśnione, ale właśnie nic nie było robione. Potem jeszcze został wysłany otwarty list do Tuska, jakby przekazany na ręce tam właśnie w kancelarii. I potem jeszcze już jakby ostatnią rzeczą w tej kampanii, w sensie w tym puszu akurat, w tym konkretnym okresie czasu, było zrobienie reklamy w Gazecie Wyborczej. I już stwierdziliśmy, no dobra, no to mamy tą grupę ludzi, która się pod tym podpisała. Zdajemy na to, że no to nie jest duża grupa, czyli to pewnie są jakoś tam zaangażowani ludzie. Ciekawe, ile osób podpisałoby się pod taką reklamą, w której mówimy, panie premierze, proszę coś z tym zrobić, tak? I to się ukaże na jednej stronie wyborczej. I no tak sobie, i cały jakby mail był skonstruowany w ten sposób, że trzeba właśnie, że wyślij nam swoje imię i nazwisko, jeśli chcesz i tak dalej, jeśli się zgadzasz na to, żeby właśnie twoje nazwisko się tam pojawiło. I mieliśmy strasznie duży problem, bo oczywiście nie wiedzieliśmy, bo to już był test. Ta kampania była w ogóle w tym momencie bardzo testowana przez właśnie Bohdana, który jest naszym nowomediowym jakby specjalistą i bardzo fajnie tutaj podchodzi od zupełnie innej strony do problemu. I to był test. No i zastanawialiśmy się bardzo, w sumie nie mogliśmy zaprojektować tej reklamy z grafikiem, dopóki nie wiedzieliśmy, ile mamy nazwisk. Więc trzeba było zaprojektować jakby dwa warianty, że co zrobić, jak będzie strasznie mało tych nazwisk. Bo tak mogło się stać. A co, jak będzie bardzo dużo? I okazało się w końcu, że tych nazwisk było chyba około 600 imion i nazwisk. I tego się nie spodziewaliśmy. 600, no kilkaset na pewno. I tego się nie spodziewaliśmy i problem był raczej taki, żeby upchnąć te wszystkie nazwiska na jednej stronie, więc one były malutkie i wszystko ładnie, bardzo ładnie wyglądało. Natomiast no to też jest właśnie kwestia tego, że nawet wśród tych ludzi, którzy są za jakąś kampanią, możemy jakby sobie ich podzielić na tych, którzy są bardziej zaangażowani i mniej zaangażowani. I są tacy, którzy dla nas zrobią wszystko, przyjdą nawet na nasze wydarzenie, ale są też tacy, którzy no, podpiszą petycję. Ja już przecież podpisałem petycję, już nic więcej nie muszę robić. Więc trzeba też to wziąć pod uwagę, że różnie. Poza tym też jakby nasze wiadomości też trafiają jakby na odbiorcy, który może być zajęty, który może mieć inne rzeczy do zrobienia w tym momencie i dlatego ten przekaz też może czasami nie przychodzić. No właśnie. Do narzędzia, które mam użyć, jest długa. Jest długa. Nie, dokładnie. W sensie tam już jakby, jeśli chodziło o tą reklamę, ona już nie była nawiązaniem do tego, żeby podpisać petycję, tylko była raczej takim kolejnym krzykiem do premiera. Panie premierze, już tyle razy pan nas po prostu olewał, chyba czas coś zrobić.